Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Marcin Celiński, Rozmowy Celińskiego i Reset Obywatelski z leciutkim opóźnieniem, bowiem dzisiaj jeszcze były dni otwarte, zatem byli goście i trudno było się rozstać. Program nasz realizuje Marcin, a producentem naszego programu jest Albin Hagendorn. Bardzo Albinie, bardzo dziękujemy za wsparcie i wszystkim Państwu dziękujemy za wsparcie, którzy Reset wspieracie. Dziękujemy zawsze także tym, którzy udostępniają, którzy powodują, że jak najwięcej osób nasze programy ogląda. Proszę Państwa, no a my dzisiaj, tak jak od czasu do czasu, zanurzymy się w sprawy bardzo, 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 ale to bardzo bronione przez partię rządzącą. Nawet jak wiadomo, ustawę Solidarna Polska złożyła taka, żeby chronić to chrześcijaństwo. No i moje pierwsze pytanie będzie do naszego gościa, którym jest profesor Stanisław Obirek. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się panu redaktorowi i państwu. Panie profesorze, jest ustawa. Jest ustawa, ustawa ma chronić chrześcijan przed opresjami przeróżnymi. Jak bardzo w Polsce trzeba chrześcijan chronić? No, to jest pytanie chyba do pomysłodawców zaostrzenia istniejącego prawa, bo ja żadnej opresji ani prześladowań chrześcijan w tym kraju nie widzę. Raczej obserwuję tendencję wspierania hegemonicznej instytucji, jaką jest Kościół katolicki, i wspierania zwłaszcza hojną ręką rządu i różnych rządowych agent, także Kościół ma się dobrze. Jest... Profesorze, nie zgodzę się metodologicznie, ponieważ mnie kiedyś na studiach historycznych uczono, że należy śledzić historyczną legislację, albowiem jak powstaje jakieś prawo, to powstaje z jakiegoś powodu, więc powstaje w reakcji na coś. Jest taka szkoła historyczna, która skupia się właśnie na legislacji, w związku z czym jeżeli w V wieku wyszedł jakiś edykt, to znaczy, że był określony problem do zwalczenia. Więc ja będę się upierał przy tym pytaniu. No skoro powstaje projekt ustawy, poniekąd autoryzowany przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, bo to jego partia składa ten projekt ustawy, to musi być gdzieś jakiś problem do zwalczenia. Jaki problem mogłaby zwalczyć ta ustawa? No więc ja, bardzo jest mi bliska ta teoria, którą znam w innym wariancie, mianowicie z historii teologii moralnej, a dokładniej z różnych podręczników spowiedzi. Jeśli tam pojawiają się listy grzechów, kary nakładane na te grzechy, to w istocie te grzechy występowały i spowiednik miał odpowiednie receptury, jak wypleniać takie właśnie przywary, ciężkie schorzenia. Natomiast w przypadku prawodawcy, a raczej ramienia takiego zbrojnego rządu, bo takim jest minister sprawiedliwości, należałoby chyba rozpatrywać to w kategoriach patologii władzy, a patologia ma to do siebie, że rozpaczliwie szuka usprawiedliwień dla patologicznych zachowań. I minister Ziobro jest przykładem właśnie takiego szeryfa, który szuka desperacko różnych przestępstw, o których my nie mamy zielonego pojęcia,
po to, żeby usprawiedliwić właśnie hojne datki na rzecz Kościoła i różnych kościelnych organizacji. Zresztą minister Gliński dzielnie mu tym wspomaga, bo rząd, a zwłaszcza tych dwóch ministrów, wyraźnie doszło do wniosku, że Kościół, i tutaj mają rację, jest wyjątkowo osłabiony, ale to na skutek własnej indolencji, czy powiedziałbym takich działań, które są niezgodne z misją organizacji religijnych, czyli stały się takimi agendami, przybudówkami politycznymi. No i żeby te przybudówki skutecznie działały, a działają coraz mniej skutecznie, bo ludzie do kościoła nie chodzą, bo wypisują się wręcz, apostazja, jak mówił rzecznik kurii wrocławskiej, falą ich wręcz zalewa, dzieci nie chodzą na religię. No i rzeczywiście ta gromadka topnieje w oczach. Suweren jest wyraźnie nie podporządkowany woli biskupów, proboszczów i wikarych. No i wtedy wkracza do akcji właśnie taki nastroszony zwykle minister Ziobro, prokurator generalny, który zapewnia, że on wie, jak zaradzić złu. Bo to jest zło niewątpliwie z punktu widzenia Kościoła, że ludzie nie chodzą, że kościoły pustoszeją, że kasa no, nie jest pusta, no bo politycy dbają o to, żeby nie była pusta, ma cały szereg innych źródeł wpływu Kościół, o których my mało wiemy. No więc głównie chodzi o, myślę, statystyki. I wtedy, no jest to też inny efekt, łapać złodzieja, tak? Ktoś, kto ma coś na sumieniu, to wtedy najgłośniej krzyczy. No i ja mam wrażenie, ja przepraszam, że tak mnożę te powody, ale skoro pan redaktor mnie naciska, więc ja tutaj jak cytryna wyciśnięta te argumenty próbuję znaleźć i tylko one mi przychodzą do głowy tak naprawdę, bo po pierwsze jest to zupełny ewenement w skali światowej, nigdzie uczucia religijne nie są penalizowane, no poza krajami muzułmańskimi, ale jak rozumiem, my nie należymy do tej sfery cywilizacyjnej, tylko do sfery... A to jest temat na inną dyskusję. No tak, to możemy rzeczywiście się nad tym zastanowić, ale jesteśmy w sferze w tej chwili dociekań teoretycznych, no więc na tym metapoziomie mam wrażenie, że uczucia religijne, bo to o to chodzi, no nie podlegają w normalnych krajach jakiejkolwiek penalizacji, są wręcz przedmiotem prywatnej sfery. No nikomu do głowy nie przychodzi, żeby domagać się, że ktoś na przykład nie odmawiając różańca mnie obraża, czy nie chodząc do kościoła ściąga na całe miasteczko czy wieś karę boską. Więc to wydaje mi się, że już jesteśmy daleko od tego typu interpretacji zjawisk społecznych. No ale widać, są takie enklawy, które się nie godzą z takimi demokratycznymi rozwiązaniami i mamy wyraźną ofensywę, takie wzmożenie teokracji, którą uosabia o dziwo minister mający dbać o sprawiedliwość i prokurator generalny, który tym bardziej powinien ludzi dążących do sprawiedliwości chronić, ale wyraźnie on inaczej te swoje funkcje społeczne czy polityczne rozumie. No i trzeba by jego dopytać, skąd ten jego zapał w bronieniu wartości, których, o ile wiem, nikt specjalnie nie atakuje, raczej większość społeczeństwa staje się coraz bardziej obojętna na tę sferę tak żarliwie bronioną przez pana ministra. Panie profesorze, powiedział pan o tych, o tej ochronie uczuć, przy okazji powiedział o apostazji, to ja trochę łagodniej. No, czy mamy czyje uczucia poza uczuciami ministra Ziobry i jego kolegów z Solidarnej Polski, czy mamy jak chronić, bo wydaje się, że tych uczuć w rozumieniu tego projektu jest coraz mniej. W październiku nastąpił wysyp danych, bo wrzesień był czasem organizacji się, powakacyjnej organizacji szkolnej. No i w październiku był wysyp danych.
katecheza jest mało popularnym spośród zajęć pozalekcyjnych. Ja nie wiem, czy jakieś inne tam szczególnie są w szkołach proponowane, ale padają kolejne rekordy związane z tym, że uczniowie na katechezę nie chcą iść i świadczy to nie tylko pewnie o uczniach, ale także o rodzicach, ponieważ my żyjemy w kraju, w którym współżycie płciowe jest możliwe od 15 roku życia, ale decyzja o wypisaniu się z katechezy jest dozwolona dopiero od 18 roku życia, zatem w dużej mierze musieli także rodzice przekonać się do tego, żeby tą odpowiednią karteczkę podpisać, żeby uczeń nie uczestniczył w katechezie. Ja zapytam w ten sposób, czy polski Kościół ma w ogóle jakąś wizję bądź narzędzia, poza narzędziami prawnymi, takimi, które być może minister Czarnek chętnie by wprowadził, typu obowiązkowa katecheza, ale na chwilę pozostajmy w sferze dobrowolnej katechezy, czy tam jest pomysł i narzędzia do tego, żeby nie było masowego odpływu młodzieży z katechezy, albo żeby zatrzymać tą, która tam jeszcze jest? Nie ma żadnego pomysłu. Pomysł jeden się sprawdził, to znaczy odgórne, autorytarne wprowadzenie lekcji religii zarządów Tadeusza Mazowieckiego i ministra edukacji profesora Samsonowicza. To była decyzja administracyjna uzgodniona z ówczesnym prymasem Józefem Glempem i od tamtego czasu ona obowiązuje tak, jakby była wolą narodu, jak to rządzący ją, czy suwerena. Tymczasem ja wtedy jeszcze byłem jezuitą i pamiętam, że nawet w kościele, nawet w strukturach kościelnych, jak właśnie zakon jezuitów, nie wiem, czy się teraz dużo zmieniło, więc jeśli jezuici mają inne zdanie, to ich przepraszam. W każdym razie ja wtedy jako jezuita i paru innych byliśmy przeciwko wprowadzeniu obowiązkowej lekcji religii, bo to nawet jeśli się nie nazywa obowiązkową, de facto w małych miasteczkach, wsiach, gdzie nie ma innych proponowanych alternatyw typu etyka czy filozofia, zwłaszcza etyka, no to to jest czysta fikcja, ten wybór nieistniejący. Więc w każdym razie byliśmy przeciw i mieliśmy rację. Po tych 30 latach widać, że to była decyzja błędna, źle skalkulowana i obróciła się przeciwko Kościołowi. Był to akt właśnie autorytarny, bez argumentów. Nie usłyszano, nie chciano słyszeć nie tylko przeciwników, czyli ludzi o innym lewicowym, ateistycznym światopoglądzie, których nigdy w Polsce przecież nie brakowało, ale ludzie z wnętrza Kościoła uważali, że to nie jest dobre rozwiązanie. Potem przypomnijmy naszym widzom i słuchaczom, że te lekcje miały być darmowe, bo to jest pewien absolutny ewenement, który przypomina trochę rozwiązania Izraela. Trochę się Izraelowi przyglądałem w ostatnich tygodniach przed wyborami, w czasie wyborów i po wyborach. No to tam jest, nie wiem ile, 5, 6, no do 8% powiedzmy ultraortodoksyjnych Żydów, którzy mają też je taką jak u nas w Kościele katolickim, czyli ograniczoną, kontrolowaną przez rabinów. Ministerstwo, poza tym, że finansuje, czy rząd izraelski, poza tym, że finansuje szkoły religijne, jesziwy różne, nie ma absolutnie wglądu w to, czego się tam uczy. Gorzej, ta edukacja jest ograniczona tylko do przedmiotów religijnych. U nas na szczęście tak daleko, żeśmy nie zaszli. Niemniej jednak bardzo to przypomina właśnie te rozwiązanie izraelskie, gdzie nasz rabinat, czyli episkopat polski, absolutnie nie pozwala
nie mówię, że kontrolować, ale nawet konsultować to, czego się na tych lekcjach religii uczy. Jest to nie lekcja religii, jak błędnie mówimy, tylko to jest wulgarna, prymitywna, katolicka indoktrynacja. I to jest ten katolicyzm fundamentalistyczny, prymitywny, gdzie nie ma słowa o tym. To mówię z doświadczenia, bo od kilkunastu lat uczę na uniwersytetach różnych i pytam studentów, czy słyszeli o Soborze Watykańskim II. Przeważnie nie słyszeli. Czy słyszeli o jakichś rewolucyjnych przewrotach w Kościele typu otwarcie na inne wyznania i inne religie? Nie słyszeli. A tego wszystkiego się uczy na normalnych studiach religioznawczych na całym świecie, gdzie Kościół katolicki jest jedną z wielu religii. W Polsce ta lekcja religii została zredukowana do żywotów świętych, do hagiografii, no oczywiście największego autorytetu wszechczasów, czyli Jana Pawła II. Biada tym, którzy mają inne zdanie na temat jego konserwatywnego światopoglądu. Biada tym, którzy się doszukują jakichś pęknięć na tym spiżowym pomniku, bo przecież to jest nasz święty papież, kanonizowany, beatyfikowany, wyniesiony na piedestał, także trudno doprawdy dostrzec człowieka poza właśnie tym symbolem wszechwiedzy i wszechmądrości i wszechświętości. No i tak wygląda ta lekcja religii. Tyle oni się tam uczą. Rozwiązują jakieś quizy, zagadki, ile kremówek zjadł, a jakimi szlakami chodził. Jeżeli to ma jakiś związek z religią, no to konia z rzędem temu, który mi to wyjaśni. Więc jeżeli, wracając do pańskiego pytania, jeżeli mamy takie tło, taki kontekst wprowadzenia siłowego tych właśnie lekcji indoktrynacji katolickiej od przedszkola do, na szczęście na uniwersytecie tego nie ma, no to rezultat jest taki, że młodzież, zwłaszcza pokolenie Z, czyli to pokolenie, które się wychowało już w mediach społecznościowych, inną stronę katolicyzmu i ambony i nauczania papieskie, no to mamy rosnący rozdziew, przepaść wręcz między tym, co oferują ci biedni katecheci. Mówię biedni, bo oni sami są pierwszą ofiarą tej niechęci uczniów do tych proponowanych treści. A o ile wiem, ci, którzy kształtują tych katechetów, czyli zespoły właśnie tych indoktrynerów katolickich na uniwersytetach, sicie również wspomaganych przez ministerstwa przeróżne, i to nie tylko ostatnio, no nie mają pomysłu, jak to zmienić. Nie pytają samej młodzieży, nie pytają nauczających na przykład na uniwersytecie tych przedmiotów, które gdzieś tam z religią mają jakiś styk, tylko jest taka właśnie brutalna indoktrynacja, którą obecny minister jeszcze wzmaga, wspomaga z równie doktrynerskimi kuratorami, którzy mają o wszystkim decydować. No więc tu mamy jakby tę ofensywę taką właśnie katolicką, i to w tym wydaniu fundamentalizmu katolickiego, a z drugiej strony mamy no normalnie galopującą, ja bym powiedział wręcz lawinowo rosnącą sekularyzację polskiego społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży. No i tutaj to się rozmywa w sposób absolutnie inny. Tutaj nie ma żadnego styku między tym, co się dzieje w głowach młodych ludzi, co proponuje się taki doktrycyjny, taka jest na innej ciało. A refleksji krytycznej ze strony Kościoła nie widzę, nie słyszę, więc katastrofa jest nieunikniona moim zdaniem. Proszę Państwa, damy sobie chwilę muzycznego oddechu. Spróbujemy po drodze zobaczyć, bo coś chyba z internetem pana profesora
nam szwankuje. W tej chwili krótka muzyczna przerwa, ale nie uciekajcie Państwo, zaraz wracamy. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Wieje, nie wiem, co w mnie czy u was. Ja w ogóle nie wiem. There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek terra bardziej kognita. W każdy wtorek od 19:00. Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17:00 Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego. Marcin Celiński, Reset Obywatelski. Program nasz nadal realizuje Marcin, a producentem nadal jest Albin Hagendor. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Pan profesor, mam nadzieję, za moment nam powróci, zmienia urządzenie na jakieś bardziej przyjazne być może. I wrócimy do tej dyskusji, wrócimy do tej rozmowy o stanie do tej instytucji, bo chyba ta ustawa, którą Solidarna Polska zgłosiła,
to nie jest tylko i wyłącznie, albo nawet wcale nie jest kwestia ochrony chrześcijan, tylko kwestia zabezpieczenia kościoła, bardzo konkretnego kościoła katolickiego w Polsce. Równolegle, proszę Państwa, jeden z naszych ulubionych ministrów, minister Czarnek, głęboko, głęboko, proszę Państwa, pracuje nad tym, żeby także wspomóc na wszystkich państwowych uczelniach, są już wydziały związane z formowaniem wyznawców, czyli wydziały, które w jakiś sposób nawiązują albo do teologii, albo do innych nauk wokół usłużności wobec Kościoła. Jest już pan profesor. Halo, halo. Tak, jestem, zmieniłem medium. No właśnie, zmieniłem medium i znikłem. Proszę Państwa, ja nie jestem zwolennikiem cudów, ale to jakieś cuda się dzieją z tą przemianą. No sami Państwo widzieliście, był Pan Profesor i raptem nie ma. Pan Darek pyta wyznawców czy fanatyków. No to jest, proszę Państwa, dobre pytanie, bo w takich sytuacjach, kiedy Kościół staje się coraz mniejszy, to chyba coraz trudniej jest mówić o wyznawcach, coraz łatwiej chyba o fanatykach, bo im mniejszy Kościół, tym głębsze przywiązanie. Panie profesorze, mam nadzieję, że w tej chwili już nam się uda. Halo, halo. Tak, jestem. Jesteśmy. Panie profesorze, to wracam do tej rozmowy. To pan profesor w niejednej chyba naszej rozmowie mówił o seminariach duchownych jako takich szkołach zawodowych. Nie wiem, jak bardzo docieramy z naszym przekazem, ale wydaje się, że bardzo dotarliśmy do tych młodych, którzy się zastanawiali nad nauką w seminarium duchownym, ponieważ ich jest coraz mniej i to jest kolejna dana, potwierdzana zresztą przez Kościół, przez agencję, która zajmuje się statystykami kościelnymi. No nie ma chętnych do seminariów duchownych, więc z jednej strony będziemy bronić tych chrześcijan, z drugiej strony tych młodych chrześcijan się robi chyba jakoś mniej, przynajmniej tych w rozumieniu kościelnym, bo nie chcą chodzić na katechezę, a do tego wszystkiego jeszcze nie bardzo chcą być kapłanami. Tak, to rzeczywiście chyba mój patent z tymi szkółkami zawodowymi, jeśli chodzi o seminaria. I no jednak sytuacja jest dynamiczna. Ja obserwuję rzeczywiście seminaria polskie no poprzez publikacje, bo nie jestem osobą, którą by rektorzy czy biskupi zapraszali oczywiście do seminariów, przynajmniej od 2005 roku. Ale obserwuję to w perspektywie porównawczej. Ja bym nie upierał się, że to jest akurat zjawisko typowo polskie, bo mamy taką drugą, bardzo podobny przypadek, mianowicie mniejszy, ale mechanizmy, procesy sekularyzacyjne są bardzo podobne. Mam na myśli Irlandię. I w Irlandii to był przecież, tak jak i Polska, przez lata, przez dziesięciolecia, to było zagłębie kapłanów, księży katolickich, zakonników, którzy nie tylko, że w Irlandii pracowali, bo Irlandia to jest mały kraj, ale oni byli najbardziej atrakcyjnym towarem eksportowym katolicyzmu irlandzkiego. Oni byli nie tylko w krajach, gdzie język angielski dominował, ale byli na całym świecie dosłownie. I w tej chwili, o ile wiem,
w Irlandii nie ma ani jednego seminarium. Było jedne, ale ze względu na jakieś nadużycia obyczajowe zostało zamknięte. I z moimi przyjaciółmi z Irlandii ja mam dość taki intensywny kontakt. Próbujemy się zastanowić nad podobieństwami i różnicami. Więc podobieństwa są znaczne, bo tak jak i w Polsce, również w Irlandii przez ostatnie 200 lat nastąpiło takie zlanie się, stopienie tożsamości irlandzkiej z katolicyzmem. I gdzieś od lat 70. nastąpił bardzo gwałtowny proces odklejenia się tej tożsamości. To znaczy, że w tej chwili sekularyzacja, która jest powszechna, jak i w Stanach, i w Europie Zachodniej, jednak ten komponent, ta część typowa dla Irlandii to jest antykatolicyzm. To jest taka trauma antykościelna. To znaczy, że jeżeli ktoś przez dziesięciolecia kontrolował każdy wymiar, każdy aspekt życia, to widać zresztą w literaturze. James Joyce jest tym najbardziej znanym przykładem. To jest pełne właśnie tego sprzeciwu wobec obowiązkowej spowiedzi, wobec indoktrynacji i tak dalej. Ale dzisiaj to obserwujemy już na skalę masową. Irlandczycy powiedzieli dość Kościołowi, zwłaszcza, że to się zbiegło w czasie z ogromnymi skandalami pedofilskimi, które zostały dokładnie opisane przez komisje, przez cztery aż komisje różne w różnych diecezjach, i to jak od lat 70. właśnie praktycznie do dzisiaj, jak Kościół nie tylko, że nic nie robił, żeby pomóc ofiarom, ale robił wszystko, żeby do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców nie doszło, czyli to słynne zamiatanie pod dywan. I Watykan miał tutaj bardzo dużą rolę w tym. No więc to jest ten, czasem warto się na moment jakby zdystansować do naszej sytuacji, żeby kryzysu nie utożsamiać z takim czy innym biskupem, czy z takim czy innym katechetą. Po prostu są to pewne głębokie procesy cywilizacyjne, kulturowe i religijne, na którymi Kościół stracił kontrolę absolutną, i zachowania, czy działania, czy próby działań, o których mówiliśmy, czy to ministra sprawiedliwości, czy ministra edukacji, są dokładnie takim agonalnym momentem, w którym właśnie próbuje się uratować coś, czego się uratować nie da. To jest reanimowanie naprawdę pacjenta, który nie rokuje. Trzeba pozwolić. Ja nie jestem tutaj jakimś zwolennikiem absolutnie wypchnięcia Kościoła z przestrzeni publicznej. Ja jestem bardzo ewangeliczny w tym moim rozumowaniu. Uważam, że tak jak w Ewangelii Janowej jest mowa o tym, że jeśli ziarno nie obumrze, to nie przyniesie owocu, to w obecny kształt, czyli to ziarno Kościoła w takich strukturach właśnie skansenowych, archaicznych, on nie rokuje, on nie ma szans na przekazanie tego, jak to się ładnie w Kościele mówi, depozytu wiary, bo ten depozyt wiary jest w takiej formie przekazywany, że on tylko jest ośmieszany, redukowany do memów. To jest, no przykro mi to mówić nawet, bo nie mam jakichś interesów w tym, żeby Kościół dobijać, ale uważam, że to jest bardzo niedobre to, co się w Kościele dzieje, i rząd pisowski, który jest taki usłużny wobec biskupów, robi niedźwiedzią przysługę. To jest ten pocałunek śmierci, który do końca uśmierci ten Kościół, bo będzie kojarzony właśnie z tą formacją skorumpowaną, no taką, jaką obserwujemy od 7 lat. I to taki mariaż Kościołowi na pewno na dobre nie wyjdzie. Panie profesorze, wspomniał pan o Irlandii, to znaczy te procesy łączenia tożsamości religijnej z narodową czy państwową, no są dosyć łatwo wytłumaczalne. Irlandczycy odróżniali się od
reszty Brytyjczyków wyznaniem i to był, w Polsce był podobny proces, katolicy stawali się Polakami, prawosławni stawali się Rosjanami, czy Białorusinami, czy Ukraińcami, no tylko, że mówimy o sytuacji sprzed 200 lat, no 150, w momencie kształtowania się tych dzisiejszych narodów. Ale mnie zaciekawiło jedno. Mówi pan, że Irlandczycy odchodzą od tego wzorca Irlandczyk-katolik. Mówi pan, że podobny proces może przechodzić, być w Polsce, no bo mamy przynajmniej sekularyzację bardzo, bardzo mocną. Ale proszę powiedzieć, no to... Czy tożsamość także nie znosi pustki? Zatem w jaki sposób rodzi się nowa tożsamość irlandzka? Bo być może będzie można się zastanowić, w jaki sposób może się pojawić nowa tożsamość polska. Ja lat temu naście napisałem taki esej, w którym podnosiłem, że tożsamość katolicka i tożsamość polska, w sensie interesy katolickie i interesy polskie także, stoją w sprzeczności i są na kursie ewidentnie kolizyjnym. Ten tekst spowodował dosyć poważny hejt, już wtedy odsądzono mnie od czci i wiary. Ja tego zdania się trzymam, bo uważam, że to jest po prostu ze zwykłej obserwacji wynika, że te interesy są sprzeczne i te tożsamości są kolizyjne, ale w takim razie, patrząc na Irlandię, w jaki sposób my możemy zbudować jakąś inną tożsamość niż Polak-Katolik, bo jeden topos trzeba zastąpić innym. No, to tak działa społecznie. Tak, to jest niezwykle ważne, to o co pan pyta. Ja się nad tym zastanawiam, nie tylko ja, ale również dopytuję Irlandczyków. I z mecenasem Arturem Nowakiem przed kilkoma laty dokładnie to pytanie zadaliśmy pani prezydent Mary McLeish, która przyczyniła się w dużym stopniu, właśnie ona i jej poprzedniczka Mary Robinson, to były te właśnie prezydentki katoliczki, które powiedziały hierarchom i Watykanowi, że dość już Kościół się narządził. Teraz pozwólcie nam, to nie było, że pozwólcie nam, tylko po prostu teraz nadszedł czas, żebyśmy meblowali po swojemu nasze społeczeństwo. I to się dzieje. To widać po kolejnych referendach dotyczących czy aborcji, czy małżeństw jednopłciowych, za którymi nie chodzi o wybór aborcji, chodzi o prawo wyboru, tak? I tutaj społeczeństwo irlandzkie w zdecydowanej większości opowiedziało się i za jednym, i za drugim. I myśmy jej zadali to pytanie, no a co w miejsce Kościoła? No więc w miejsce Kościoła powstaje po prostu, i to bardzo szybko, to było w tym dramatycznym momencie pandemii, kiedy widzieliśmy, że kraje tak potężne jak Stany Zjednoczone czy Brazylia właśnie przez głupotę swoich przywódców ówczesnych, i Trumpa, i Bolsonaro, po prostu się wycofało, wręcz było szkodnikiem. Pociągnęło to za sobą setki tysięcy ofiar. Ludzi zmarli, którzy nie musieli zemrzeć. To samo było zresztą w Polsce. Więc tutaj w tym kontekście, czym się wyróżniła właśnie Irlandia, która się odklejała, już się poważnie odkleiła od Kościoła? Otóż tam pojawiły się niezwykle dynamiczne, solidarne organizacje użytku publicznego, a więc policja, straż, jakieś samorządowe organizacje. One bardzo szybko odkryły, że jest nisza do zagospodarowania. Nie ma Kościoła, ale jest właśnie solidarność społeczna. I ja podejrzewam, tak to obserwuję również w Polsce, w innym kontekście, też w czasie pandemii, ale zwłaszcza ten odruch solidarności społecznej wobec Ukraińców.
To, że polskie społeczeństwo czasem wbrew rządowi, albo w każdym razie no, na pewno bez jakichś działań spektakularnych rządu, potrafiło się zmobilizować, potrafiło organizować transporty, znajdywanie mieszkań. To wszystko się działo nie z pomocą państwa i kościoła, tylko właśnie ujawniły się te drzemiące w społeczeństwie rezerwy. I mnie się wydaje, że właśnie w tej chwili i taka opresyjna władza, która chce nam zaglądać nie tylko pod kołdry, ale i do wyciągów bankowych, do co robimy, co czytamy, czego się dzieci uczą, że taka władza właśnie jest przeciwieństwem społeczeństwa obywatelskiego, podobnie z kościołem, który nie jest przyzwyczajony do rozmowy ze społeczeństwem, który, no jak biskup Jędraszewski, ten już przysłowiowy czarny lud, który nie tylko, że nie chce rozmawiać ze społeczeństwem, ale jak społeczeństwo zaczyna rozmawiać, bo tego sobie życzy papież Franciszek przez proces synodalny, to on pod klucz zamyka wyniki tych deliberacji czy dyskusji kościelnych, bo one nie odpowiadają jego oczekiwaniom. Więc ja nie widzę jakiejś tutaj apokaliptycznej wizji, że tylko zgliszcza po kościele, tylko wręcz przeciwnie, to społeczeństwo zacznie oddychać wreszcie. Proszę sobie wyobrazić Polskę w XVI wieku, jak te nowinki religijne zaczęły przychodzić z zachodu, no to tutaj powstały no, niezwykłe zupełnie inicjatywy kulturowe, edukacyjne. W Rakowie mieliśmy Ateny Sarmackie, tak był nazywany Wszechnica Braci Polskich. Społeczeństwo się mobilizowało właśnie wokół, wtedy religia była takim ważnym punktem odniesienia, więc powstawały zbory, powstawały inicjatywy edukacyjne właśnie wbrew kościołowi. Dzisiaj sądzę tych możliwości takich właśnie obywatelsko-twórczych jest o wiele więcej. Są kółka zainteresowań, są kulturalne jakieś inicjatywy, są odkrywanie lokalnych bogactw turystycznych, naturalnych i historycznych. No ja to widzę po Roztoczu. No, pan redaktor jest z Lubelskiego, no też przecież widzi pan, co się tam dzieje, jak to kwitnie. No, jeżeli tylko politycy nie przeszkadzają, jeżeli się tylko nie wtrącają, jeżeli Kościół nie narzuca swojej lękliwej jakiejś narracji wobec Zachodu, który jest zły, niedobry i tak dalej. Dajmy ludziom wreszcie urządzać sobie Polskę tak, jak chcą. Więc nie będzie Polak katolik, tylko będzie Polak. Polak świadom własnych praw, swoich obowiązków, zaangażowany w transformację, przekształcenie świata, który jeśli jest wierzącym, Bóg mu udzielił, jeśli nie wierzący, to po prostu moment historyczny dał mu szansę, żeby się zaangażować w przemianę tego świata. Więc ja same plusy tylko widzę w takim właśnie słabym państwie, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, to znaczy pozwalający obywatelom działać jak najlepiej w ich interesie, myślę tutaj o dużej autonomii samorządów, no i Kościół, który przestanie nam dyktować, co i kiedy mamy myśleć, mówić, czy jak postępować. A jak pan myśli, panie profesorze, już na koniec zapytam, czy na podejście Polaków, tych wierzących, tych utożsamiających się z Kościołem, czy ma wpływ polityka papieża Franciszka wobec Rosji? Bo wspomniał pan tutaj o tym naszym odruchu solidarności z Ukrainą, odruchu, który, i tu pełna zgoda, jest absolutnie ponadpolityczny, ponad podziałami. Zresztą to jest pierwsze działanie, które od wielu, wielu lat widzę ponad, zupełnie nie biorące pod uwagę tego podziału politycznego i jakiegoś takiego cywilizacyjnego, który mamy. Ja zawsze to podkreślam i opowiadam, powtarzam swoją obserwację z pierwszych dni po agresji, kiedy byłem na przejściach granicznych
na naszej wschodniej granicy, kiedy tam jeszcze nie dojechały warszawskie fundacje Piękno Duchów, gdzie ta pomoc była świadczona przez właśnie koła gospodyń wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną. Jak wiadomo, no na pewno nie jest to wyborca, nie jest to wyborca antykościelny, mówiąc tak, czy antypisowski i tym podobne. Papież Franciszek, co ja wiążę, o tym też kiedyś żeśmy wspomnieli, ja akurat wiążę to z jego latynoskim pochodzeniem i szczególnym stosunkiem latynosów do Ameryki, ale jednak papież Franciszek jest wyraźnie prorosyjski. Wyraźnie jest prorosyjski, robi wszystko, żeby nie nazwać tej wojny po imieniu, robi wszystko, żeby nie urazić Rosjan. Jak rozumiem, cały czas liczy na to, że z patriarchą Cyrylem się spotka i będzie to płuco prawosławne przyszywał jakoś do Kościoła Powszechnego. Zastanawiam się, czy to przypadkiem nie pomaga wielu katolikom odchodzić od instytucjonalnego Kościoła. To jest temat dla mnie bolesny, muszę szczerze powiedzieć. Natomiast zacytuję tutaj niedawno zmarłego Stefana Wilkanowicza, który pytany, czy kardynał Wyszyński powinien być beatyfikowany, powiedział tak, ale trzeba dokładnie określić za co. Więc tak samo z papieżem Franciszkiem. Ja od 13 roku mu kibicuję. Do 24 lutego tego roku nie miałem większych zastrzeżeń do jego wyborów, zwłaszcza jego no, od początku takie jednoznaczne opowiedzenie się za uchodźcami, za imigrantami, za najbardziej potrzebującymi. Jego otwarcie na inne religie, zwłaszcza judaizm i islam, był no, bardzo w duchu tego, co ja robię po prostu. To mi bardzo pomagało w moich wykładach, kiedy pokazywałem, że katolicyzm ma właśnie taką twarz otwartą, tolerancyjną, dialogiczną i tak dalej. Natomiast rzeczywiście 24 lutego to jest cezura i ja oddzielam Franciszka papieża od tego, co Franciszek jako geopolityk ma do powiedzenia na temat wojny w Ukrainie. To znaczy, powtarzając tę sentencję Wilkanowicza, cenię go, ale dokładnie za to. Natomiast uważam, i to wielokrotnie dawałem temu publicznie również wyraz, że nie chcę popełniać tego samego błędu, który popełnili latynosi, moi koledzy zresztą po 78 roku, którzy skupili na Janie Pawle II całe swoje odium za to, że on był z ich oprawcami, czyli gringos, z Amerykanami, że popierał wojskowe, opresyjne hunty różne, czy to w Chile, czy w Argentynie. Tak to oni w każdym razie odbierali. Więc oni utożsamili Watykan właśnie z konserwatyzmem politycznym i taką właśnie wyraźnie orientacją proamerykańską Wojtyły, który po prostu jako Polak instynktownie lgnął do Reagana, instynktownie lgnął do Bushów i tak dalej. A więc, ale to właśnie to jest bardzo podobne psychologicznie. W Polsce Franciszek nigdy nie był papieżem uznanym, nawet przez biskupów, półgębkiem tylko. Niektórzy nawet życzyli mu, taki słynny ksiądz krakowski, Edward Staniek, modlił się, żeby jak najszybciej umarł. Więc ja bym tutaj wprowadził takie rozróżnienie. Franciszek, który dla Zygmunta Baumana nawet, kiedy żeśmy o tym rozmawiali, był tym światełkiem w tunelu, to znaczy tą szansą, że oto lider, przywódca religijny potężnej, miliardowej organizacji daje przykład, jak powinni postępować katolicy dzisiaj, to znaczy pochylać się nad krzywdzonymi tego świata, zwłaszcza uchodźcami i
imigrantami. Natomiast Franciszek, latynos, umizgujący się do Putina i do Cyryla, no to to jest po prostu nieporozumienie, to jest błąd, to jest gorzej niż głupota, to jest błąd po prostu. I w polskim kontekście, bo pyta pan, czy to sprzyja odchodzeniu od kościoła, ja nie sądzę. Myślę, że to tylko dla takich właśnie krewkich dziennikarzy katolickich, którzy no wreszcie dostali argument, żeby jak na burej suce na tym papieżu ujeżdżać, bo oto jest przyjacielem Putina, bo to jest papież Putina i tak dalej, i tak dalej. Ja tego, po prostu to nie jest moja narracja. Ja uważam, że tu trzeba dwie rzeczy odróżnić. Franciszek, który uruchomił ten proces synodalny, w poniedziałek zaczyna się ad limina, czyli takie spotkanie właśnie biskupów niemieckich, które potrwa przez cały listopad. Jestem przekonany, że tam ta droga synodalna, na jaką wszedł Kościół niemiecki, dostanie błogosławieństwo papieskie. To znaczy ten oddolny ruch stanie się częścią Kościoła. W Polsce nic się nie dzieje, to już mówiliśmy o tym. Natomiast absolutnie Franciszek przejdzie do historii jako papież o błędnych diagnozach geopolitycznych. Tak samo zresztą jak i Wojtyła. Do dzisiaj mu wymawiają latynosi właśnie walkę z teologią wyzwolenia, niezrozumienie tych emancypacyjnych ruchów właśnie w Ameryce Łacińskiej. Także to bym tak wcale nie krótko odpowiedział, ale podsumowałbym tym, że nie przywiązujmy za dużej wagi do tego, co papieże mówią albo nie mówią. To są tacy sami ludzie jak my. Uważam, że ten dogmat o nieomylności jest po prostu pomyłką, że to jest absolutnie błędny dogmat, bo nie ma nieomylnych papieży. Wręcz przeciwnie, ich błędy widać szczególnie jaskrawo, jeśli są tak wysoko. Więc Franciszek, papież otwarty na inne religie, tak. Franciszek umizgujący się do Rosji, nie. No, panie profesorze, jeśli chodzi o radę, żeby nie przejmować się za bardzo tym, co papieże mówią, to ja się stosuję. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Proszę Państwa i moim gościem był pan profesor Stanisław Obirek. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego z okazji urodzin Resetowi Obywatelskiego. Bardzo dziękuję w imieniu całej redakcji Resetu. No poniekąd pan jako nasz stały gość także w jakiejś części obchodzi te urodziny. No to wspólnie się cieszmy, że przeżyliśmy ciężkie czasy i że będzie coraz lepiej. Żyjmy tą nadzieją. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję panie redaktorze. Do widzenia. Kłaniam się, do widzenia. Proszę Państwa, tyle w rozmowach Celińskiego. Jak Państwo słyszą, pan profesor jednak szuka w papieżu Franciszku tej dobrej cechy, ale to może taki przymiot zawsze szukania czegoś dobrego. Drodzy Państwo, rozmowy Celińskiego już się kończą. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję Albinowi za to, że jest producentem naszego programu. A Państwa wszystkich zapraszam za kilka minut. Kraków, Warszawa, wspólna sprawa. Mój krakowski przyjaciel nadal jest jeszcze trochę amerykańskim przyjacielem, ale program jak najbardziej krakowsko-warszawski z amerykańskim akcentem już za kilka minut. Dziękuję pięknie, kłaniam się, do zobaczenia. Reset Obywatelski.